A więc siemaneczko moi drodzy, z tej strony Patryk Szczepanik, utęskniony za językiem czeskim, którego nie było tutaj 2 lata, kura jego mać. Dokładnie tak moi drodzy, powracamy dzisiaj do korzeni i zajmujemy się językiem czeskim, a dokładniej jakiś czas temu poprosiłem was, abyście sprawdzili dla mnie w tłumaczu Google, które słowa z języka czeskiego brzmią śmiesznie w języku polskim. I komentarzy była masa, pomocy od was była masa, dlatego nie pozostaje mi nic innego, jak sprawdzać te komentarze teraz, wpisywać je do tłumacza Google, nazywanego w Polsce Google. I zrobimy sobie dzisiaj taki lekki ranking najśmieszniejszych słów w języku czeskim. I to tyle ze wstępu. Idę to robić. Zapraszam, miłego oglądania, miłego seansu. I pstryk. Moi drodzy, nie wiem czy pamiętacie, ale jak zaczęliśmy tę serię właśnie od języka czeskiego, to pierwsze słówko, jakie żeśmy sprawdzili, to było, drodzy widzowie, i chciałbym zrobić takie lekkie przypomnienie i sprawdzić jeszcze raz, jak było, drodzy widzowie, a resztę zrobimy sobie nową, okej? Takie na wspominki mnie wzięło. A więc... Drodzy widzowie. Ważni dziwacy. No i od tego się to wszystko zaczęło, aż po prostu łezkę mam. Ważni dziwacy, życzę wam dzisiaj miłego seansu. I lecimy dalej z nowymi słówkami po czesku, których jeszcze w życiu nie słyszeliście, okej? Okay? Płatki owsiane. Owesne loćki. Owesne loćki. To są... płatki owsiane. Okej, no jest to na pewno nazwa, której się nie spodziewałem tutaj usłyszeć, ale jak już jest, to niech już tak zostanie. Ja owesne loćki lubię, także pozdro Czesi. Oho, mam coś przetłumaczyć. Jest pierwsze zdanie, które muszę przetłumaczyć. Nie wiem, czy jeżeli ktoś pierwszy raz ogląda te odcinki z tej serii, dajecie mi tutaj też czasem zdania w języku czeskim, które ja mam wrzucić na język polski, więc zobaczymy, co ktoś chciał mi przekazać tym zdaniem, ponieważ nic z tego nie umiem na razie wywnioskować. To jest troszkę ryzyko zawsze. Jesteś świetny w ochronie kur. Dziękuję. To akurat było bardzo miłe. Przepraszam, że wątpiłem, okej? Okay? Dziękuję bardzo, pozdrawiam. O Jezu, biegunka. No dobra, sprawdźmy. Biegunka. Prujem. Prujem. Troszkę niefortunny dobór słów, ale też nie możemy nic z tym zrobić, więc biegunka to prujem po czesku. Super, chodźmy dalej, nie? Świeży. Czerstwi. Świeży to czerstwy i zastanawiam się, w którym momencie to znaczenie zmieniło znaczenie w naszych językach, więc what the fuck? Bo dobrze rozumiem, u nas coś czerstwe jest już niefajne, nie? Dobrze to kumam. No tak, no przecież chleb czerstwy się nie je. No to nie rozumiem, Czesi. Czemu musicie? Jesteśmy koło siebie na granicy, a macie przeciwieństwo. Why? Agrafka. Bezpiecznostni pyn. Bezpieczna snipyn. Jako agrafka. Co w tym jest bezpiecznego? To kuje, to nie zabezpiecza niczego. Nie wiem, ciężko mi ruszać te tematy dzisiaj. Ja nie chcę zadawać pytań niepotrzebnych, tylko przyswoić ich wiedzę już, którą się nie da zmienić i tak. Bluza. Mamo, no co może być na bluzy? Bluza. Halenka. Mam halenkę na sobie dzisiaj. Fajowo, nie wiedziałem nawet. Komputer. Jezu, to w większości krajów z komputerem coś się zawsze spieprzy tam. Komputer. Počítačový. Počítačový. Co to ma wspólnego z komputerem? Bo ja już się nie chcę czepiać, że to śmiesznie brzmi, że to jest komputerek, seberek, tylko to jest całkiem inne słowo, które w niczym nie przypomina komputera. Już kilka razy w tej serii chciałem mieć dostęp do genezy powstawania jakiegoś słowa, bo bardzo mnie to nawet czasem ciekawi w trakcie trwania tej serii, że niektóre słowa są w ogóle tak oddalone od siebie, że nie wiadomo skąd się wzięło nawiązanie do nich pomiędzy tymi językami. Więc wow. Dalej. Winogrono. Zrnkowina. Ścianko wina. A to jest pomysłowe przynajmniej. Śmieszne i pomysłowe. Winogrono, powstaje z tego wino, to dajmy ziarnko wina. Fajne, to mi się akurat podoba. Baba. Czarodziejnice. Baba to czarodziejnice? No, taki kouzelnik jest, a alespoń to mógł widzieć. Napriwiet, neme. No, ja się nie będę z wami dzisiaj tłumaczył. Tłumacz ma to do siebie, że potrafi się czasem ze mną pokłócić, a potem ja jestem wkurzony na mój telefon i nie rozmawiamy. Nie chcę tego dzisiaj. Zapałki. Zapasy. Okej, okay. Dalej. Kreska. Radek. Radek. Kreska to jest po prostu Radek. Tak wzięliśmy sobie imię pewne i nadaliśmy imieniu inne znaczenie. Następne. O, no. Mamy tutaj kolejne tłumaczenie na język polski, które mam zrobić. W sensie, że zdanie całe. I tu widzę słowo kurę i nie wiem, czy to chcę wklepywać tutaj. Dobra, ostatnie było dobre, więc wam zaufam. Uwaga, tłumaczymy zdanie. Ogólne nogi, bo będę jadł kurczaka. Dobra, nie czytamy dzisiaj już waszych jednak zdań. Już mnie zawiedliście. Było dobrze, nie ma dobrze. No dlaczego? Co mam ci... Nie będę ci goił żadnych nóg.
Powiedziałem raz, powiedziałem drugi raz, powiedziałem setny raz. Dalej chcecie, żebym golił nogi? Nie ma golenia nóg. Sobie jedz te kurczaki. Marysiu, przepraszam, no ale co mam powiedzieć, no? Żeby się wypchał! No i mówiłem, no ona tak samo myśli jak ja. Dobra, fajnie. Kolejne słowo. Loki. Kuderlinki. Kuderlinki. Loki to są kuderlinki, także jak ktoś chce skomplementować włosy lokatym, to może powiedzieć: hej, masz fajne kuderlinki. Myślę, że na plus będzie komplement. Truskawka. Jagoda. Jagoda. A jak jest jagoda? Bobule. Bobule. Byłoby zabawne, gdyby zrobili taką wiązankę, że truskawka to jagoda, jagoda to banan, banan to brzoskwinia, jakby tak to szło w nieskończoność. Ale tak nie jest, ale tak mi nie wiem, tak mi głowa poszła teraz do przodu. Ojej, dobra. Dalej. Ogórek. Okurka. Okurka. Ogórek to okurka. O kurka, Marysia, słyszałaś, kurde? No. To jest chyba moje ulubione słowo z dzisiejszego odcinka. Wiem, że to nic nadzwyczajnego i spektakularnego, ale wprawiło mnie w dobry nastrój. A o to w tym wszystkim chodzi, prawda? Żeby poprawiać sobie humor. No właśnie. Terminator, Chryste. Terminator. Uczeń. Uczeń. Terminator to uczeń. Z której strony? Ostatni raz, jak sprawdziłem, to raczej mało miały te dwa słowa ze sobą wspólnego. No nie ma powiązania. Próbowałem ich jakoś połączyć, ale nie ma. Nie ma. Terminator to nie uczeń, moi drodzy. Fajka. Trupka. Trupka. Fajka to trupka. Dobra. No takie, no fajne takie, można się uśmiechnąć do tego. Latawiec. Papierowi drak. Papierowi drak. I to już jest słowo, które idealnie odzwierciedla język czeski. Nie wiem, jak to ująć, ale mi się czeski kojarzy z takim miniaturowym językiem polskim, że tam jest wszystko tak usłodzone. Papierowi drak, ahoj, asem, krytek, hello. Nie chcę być też taki, że się naśmiewam z nich. Ale słyszałem, bo ostatnio się spotkałem z dwoma Czechami i z dwoma Rumunami na pewnym evencie i oni powiedzieli, że też się śmieją z języka polskiego. Więc hej, mogę troszkę sobie pożartować, okej? Okay? No, bez obrażanka. I pewnie ciekawi was, skąd poznałem nagle dwóch Czechów i dwóch Rumunów. A no już ci śpieszę z pomocą. Generalnie był to wyścig sześciu youtuberów z trzech różnych państw. Polska, Czechy i Rumunia. I my się wszyscy spotkaliśmy właśnie na evencie w Pradze, który był organizowany przez Nvidia. To była taka akcja promocyjna nowych laptopów wyposażonych w kartę graficzną GeForce RTX. I mówię o tym, bo był to dość kreatywny sposób na wypromowanie tej akcji, ponieważ braliśmy udział w zawodach różnych, wszelkiego rodzaju zawodach, biegach i tak dalej, chociażby był bieg z laptopem, który pewnie teraz widzicie na ekranie. Poradziłem sobie dobrze. W ogóle cały wyścig, miałem trzecie miejsce na 6 osób, nie mogę narzekać. I słuchajcie, nie owijając bawełnę, ten laptop wyposażony jest w tą kartę GeForce RTX i ja chociażby jako youtuber chciałbym go polecić. Chociażby dlatego, że jest cienki i lekki. I ja nie wiem, gdzie oni ten cały sprzęt zmieścili, bo to jest naprawdę dobry laptop, jeśli chodzi o wydajność. A jeśli chcecie zobaczyć, jak się kompromitowałem na wyścigach, albo jeżeli chcecie sami nabyć takiego laptopa z kartą GeForce RTX, to linki i do wydarzenia, i do laptopa są poniżej w opisie. A my wracamy do naszego czeskiego filmu. Maj. My. Nie my, tylko maj. Jezu, źle przetłumaczyłem. Maj. My. Maj. My. Cholera, ja... Maj. Kwiecień. Dziękuję. Maj to kwiecień. O to nam chodziło od początku. To w zasadzie śmieszne nawet, ale teraz szkoda mi się nawet śmiać, bo byłem zdenerwowany przez chwilę. Ale mogę powiedzieć krótkie hach, dzięki. Dżdżownica. Dzidziala. Dzidziala. Dżownica to dzidziala. Fajno. No wiesz, ale tu się nie ma co czepiać, bo nasze też jest dziwne, prawda? Dżdżownica też jest bardzo dziwne. No, dzidziala też jest bardzo dziwne. Powiedziałbym nawet, że dżdżownica jest dziwniejsza od tego, no. Więc daję pozwolenie Czechom, niech się pośmieją z tego, no. Kurtyna. Opona. Nachodzą mnie wspomnienia, że opona to było coś innego w tym odcinku. Firanka to była opona, na 100%, bo pamiętam, że się z tego śmiałem. Firanka. Opona. Widzicie, jaką mam pamięć? No? Czyli kurtyna i firanka, obydwie to są opony. Super, dobra. Rajstopy. Punciochacie. Punciochacie. Czyli tutaj znowu standard taki czeski wszedł. Tu poważniejsze słowo troszeczkę. Egzekucja. Poprawa. Poprawa. Aha. Jakby to powiedzieć
podczas egzekucji mało masz raczej szans na poprawę, bo już nie będziesz miał okazji się poprawić. To jest ostateczność już, drodzy części. Nie wiem, czy to jakiś sekret właśnie zdradziłem, ale tak to życie właśnie wygląda, moi drodzy. Egzekucja to jest... Dobra, już nie muszę chyba tego tłumaczyć, już wszyscy wam wiedzą, nie? No, dobra. W każdym razie nie jest to poprawa. Skarpety. Ponożki. Ponożki. Ej, kojarzy mi się to z polską nazwą skarpet. Jest taka firma, nazywa się Nanuszki. A tu mamy ponożki. Nawet jakby ktoś zrobił taką firmę, to bym może się zdecydował na zakup skarpet z tego sklepu. Ponożki. Zapraszam se, sklep Ponożki. Najlepsze skarpety pod słońcem i mamy ponciuszeczki też. Zapraszamy do zakupu. I jeszcze mamy bluzy, ale nie pamiętam jak są bluzy. Już zapomniałem. Musicie sobie cofnąć filmik, żeby zobaczyć. No, ale to jest sklep full wypas. Mówię wam, super sklep. Tylko, że nie ma takiego jeszcze. Biedny. Hoodie. Biedny to hoodie. No trochę okej. Może tak być, że jak ktoś biedny to hoodie. Ale mogło to mieć jednak swoje słowo. Jak jest hoodie? Hoodie? Tenki. Okej, dobra, to oni po prostu nie mają słowa chudy. Dobra. No to gruby to nie sprawdzamy już nawet. I mamy jeszcze kolczyki. Nausznice. I takim akcentem chyba zakończę ten dzisiejszy odcinek. Kolczyki to nausznice. Piękna nazwa na piękny element garderoby kobiecej. Głównie kobiecej. No i moi drodzy, ja wam powiem tyle. Ten język czeski ma tyle zakamarków i tyle dziwnych słów, że ja z tego czeskiego jestem w stanie, byłbym w stanie zrobić chyba z 15 odcinków i się nie zanudzić. Ale, że my nie chcemy monotonii na tym kanale, prawda? To zróbmy sobie kolejny język. Powiedzmy, że niemiecki, bo niemiecki póki co, odcinek z języka niemieckiego, jaki kiedyś zrobiłem, jest odcinkiem najbardziej oglądanym na moim kanale ever. On ma chyba 1 400 000 wyświetleń, więc zróbmy kolejny język niemiecki. Jeżeli masz jakieś słowo dla mnie śmieszne w języku niemieckim, które chcesz, żebym sprawdził na odcinku, to pisz już teraz poniżej komentarz, żeby to było jasne. Chodzi o to, że masz mi napisać po polsku, jak brzmi to słowo, czyli na przykład: hej Patryk, przetłumacz na język niemiecki słowo kurnik. I ja wtedy wpisuję to na niemiecki i śmieję się na filmiku, nie wiedząc wcześniej, jak to słowo brzmiało, tak? Chcę się dowiadywać tego na bieżąco, przed kamerą, żeby to była moja pierwsza reakcja. Także komentarze wiecie, gdzie pisać. No i moi drodzy, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to dawajcie łapę w górę, dawajcie suba i dawajcie wszystko, co się da. A jeżeli bardzo, bardzo uwielbiasz ten kanał i chciałbyś trzymać taką oto bransoletkę jak ta dziewczyna tutaj, to słuchaj, jedyne co musisz zrobić, to wbić teraz na mojego Instagrama, dać mi followa, a ja jeszcze dziś po tym odcinku wylosuję spośród nowych followersów dwie osoby, którym rozlosuję właśnie taką bransoletkę totalnie za darmo. Po prostu napiszę do was na priwa: hej, wygrałeś, podaj adres i tyle, takie proste. Także zachęcam do followowania. I moi drodzy, to tyle, ja się z wami żegnam i widzę się z wami za 3 dni z kolejnym filmem, także do zobaczenia, trzymajcie się cieplutko i bye!